Moniko, znajdujemy się w amfiteatrze w Ustroniu. Powiedz, co to jest za wydarzenie, na którym ty jesteś producentem kreatywnym. Tak, dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy na International Miss Summer Ustroń 2022. Ten rok. Mamy 12 finalistek, kandydatek do tytułu najpiękniejszej Miss lata. Tutaj za mną, jak widzicie, się odbywają próby. Dziewczyny intensywnie ćwiczyły przez 7 dni. Dzisiaj finał. Zwiedziły Beskidy, mamy bardzo dużo świetnych sesji wykonanych. Genialne, naprawdę genialne nagrody dla dziewczyn. Jest adrenalina, ja jestem podbudowana, bardzo się cieszę, że się odzywa i zapraszam wszystkich, bo za rok też będziemy taką imprezę organizowali. A powiedz, jakie atrakcje czekają nas właśnie podczas dzisiejszej finałowej gali? No, atrakcji jest co niemiara, bo jak wspomniałam, jest 12 przepięknych dziewcząt z całego świata, no ale mamy cudownych artystów, takich jak Izabela Trojanowska, nowy zespół Vox i Ewelina Lisowska, która już dojeżdża i będzie za chwilę na próbie. Także zapraszam też Was z kamerą. Będzie jeszcze niesłychana atrakcja, bo prowadzący to Ola Kot z SKTV i Darek Kordek. No to już nie muszę więcej mówić, bo to sama w sobie osobowość. Jeżeli chodzi o dziewczynę, na którą dziewczynę ty osobiście stawisz, która ma największe szanse na wygranie? Kochani, ja mam swoje typy oczywiście, ale nie mogę powiedzieć. Wszystkie są piękne, wszystkie są ambitne, atrakcyjne, sexy oczywiście. Pokazy są genialne, bo mamy i stroje wieczorowe, i suknie ślubne, kostiumy kąpielowe. I więcej. Zostrzą zaraz, zobaczycie. A ile będzie łącznie wyjść naszych kandydatek na scenę? 8. Aż tak dużo? Łącznie z koronacją, tak. No to faktycznie to jest bardzo dużo. I na samo zakończenie. Nie wiem, czy możesz oczywiście naszym widzom zdradzić tajemnicę. Czym będzie kierować się jury przy dokonywaniu przy ocenianiu poszczególnej kandydatki oraz twoim zdaniem, czym ta dziewczyna, która otrzyma najważniejszą koronę, jakimi cechami jako Miss powinna się wyróżniać? Przede wszystkim są bardzo inteligentne, są piękne, atrakcyjne. Bardzo duży wpływ dla nas, dla jurorów i dla organizatorów miało to, jak one się zachowują w ciągu dnia, codziennie przez tych 6-7 dni, gdzie trenowały. I będzie na przykład wybrana Miss Friendly i już wiem, kto to jest, ale nie powiem, bo to dziewczyny między sobą ustaliły. No muszą mieć to coś jeszcze oczywiście i być no po prostu miłe. A wszystkie są. I na samo zakończenie, Moniko, zaprosi wszystkich widzów do obserwowania, do wzięcia udziału w dzisiejszym wydarzeniu. A tuż w zasadzie już za kilka godzin rozpocznie się ta uroczysta gala. Kochani Państwo, zapraszam Was serdecznie na International Miss Summer Ustroń 2022. Dzisiaj o godzinie 18 w amfiteatrze w Ustroniu wielka gala, grand finale i będzie korona. Korona jest przepiękna. No i nagrody, jak wspomniałam. Także widzimy się dzisiaj o 18. Czekam.